Cześć, jestem Radosław, jestem typem i typerem macho w jednym i dzisiaj zapraszam na coś niesamowitego. Jutro, proszę Państwa, obchodzimy Dzień Morza i z tej okazji, z okazji Dnia Morza, ja wyślę dzisiaj kupon, który może wejdzie. No i zaraz się tym kuponem podzielę oczywiście, no bo jak? Na co ma nie wejść? No rok temu weszło. No na Dnia Morza to zawsze mi kupony wchodzą. Ostatni kupon, który mi wszedł w sumie, to na Dzień Morza był. No właśnie, to było tak niedawno. Myślałem, że ostatni kupon, który mi wszedł, to był kilka lat temu, a tu proszę bardzo, okazało się, że rok temu coś wlazło. Niewielu jest lepszych typerów ode mnie, ale nawet ci lepsi gorsze serie miewają. Dobra tam, nieważne co było wcześniej, najważniejsze co będzie dzisiaj. Dziś mój kupon będzie o tak będzie wyglądał, tak wejdzie. No temu zawodnikowi też co tydzień tak nie wchodzi, wejdzie raz na jakiś czas i jest legendą. I ja zaraz też będę legendą, a oto mój pierwszy legendarny typ. Radomiak z Krakowią gra na przykład. Moim zdaniem w tym meczu będzie remis lub dwójka. X2. No, zaczęliśmy od niezłego gola z Kanady, no to teraz kolejne trafienie zza wielkiej wody. Rzut karny w meczu Stany-Meksyk. Niezły? Tam niezły, no strzał zwykły. Niezwykła za to była sytuacja, jak do karnego doszło. Tak wyglądała akcja i nagle jeden z meksykańskich obrońców złapał piłkę w łapy. No widocznie uznał, że ta akcja trwała zbyt długo. A akcje w futbolu to powinny być szybkie, jak akcje w rumuńskich filmach porno. Bang, bang i po sprawie. Tak więc przeciwnicy powinni popracować nad szybkością swoich akcji, a ten zawodnik mógłby troszeczkę poprawić swoją koncentrację. No bo właśnie o braku koncentracji media pisały. O innym braku koncentracji też się media rozpisywały. O arbitrze, który sędziował mecz zespołu Zewka Kobyla Góra. No, że tam nie do końca skoncentrowany był i popełniał dużo błędów na korzyść właśnie Zewki Kobyla Góra. No i za dużo tych błędów tam popełniał podobno przez ten brak koncentracji, aż go alkomatem zbadali. I co wyszło? No jeden, dwa mu wyszło i się zrobiła afera. No ja nie do końca ją rozumiem, no. Wyobrażacie sobie, że sędziujecie mecz mając 1-2 promila alkoholu we krwi? No też byście błędy popełniali. Normalna sytuacja. Było o narąbanym arbitrze, no to teraz wypadałoby, żeby pojawiło się coś o na przykład jakimś zjaranym piłkarzu. No ale takiej sytuacji chyba nie będzie, bo chciałem powiedzieć teraz o Macie. Mata, taki piosenkarz, no jaraniem to jak wiadomo się brzydzi, zadebiutował teraz w zespole klasy B, Tajfun Ostrów Lubelski. No wpadł na taki pomysł, żeby w B-klasie pograć i zagrał. I co? Wszedł na boisko w 81 minucie i akurat karny się trafił i dali mu strzelić tego karniaka. I proszę bardzo, Mata strzelił gola. A skoro Mata strzela karniaki, to mi typy też wejdą. Teraz będzie kolejny. Lech Poznań gra z Legią Warszawa i ja typuję, że Lech ten mecz wygra. Lech Poznań, Legia 1. Jeszcze jeden szybki typ i będzie można rozpoczynać świętowanie wygranego kuponu. I mam nadzieję, że to rozpoczęcie świętowania będzie lepsze niż rozpoczęcie gry przez zespół Andory w ostatnim meczu. No tak chłopaki z Andory rozpoczęli akcję w meczu z Łotwą. No i Łotwa oczywiście strzeliła z tego gola, no bo Łotwa to jest bardzo mocna drużyna. Także młodzieżowa. Wczoraj reprezentacja Polski grała z Łotwą. No jak się zakończyło? No sukcesem. Nie przegraliśmy. Remis był. A niewiele zabrakło, a moglibyśmy nawet ten mecz wygrać. No, niedosyt jest i się teraz wszyscy zastanawiają, czego zabrakło. A ja wiem, czego zabrakło. I Interia, taki portal jest, też tam wiedzą, czego zabrakło. Ostatnio Polska wygrała na wyjeździe z Walią. I wszystkie telewizje, wszystkie gazety analizują dlaczego. A odpowiedź jest prosta i Interia napisała całą prawdę jako pierwsza. To ona przyniosła szczęście polskiej reprezentacji. Influencerka, znana influencerka była na trybunach wspierać naszych. Jak ona tam się nazywa? Marta Borczuk, jakoś tak. Była na meczu z Walią, to Polska wygrała. Nie było na meczu z Łotwą, no to był remis. Na miejscu Michniewicza, to ja bym ją powołał do sztabu.
póki jeszcze jest czas. Piłkarze powinni być zadowoleni, no bo będą wygrywać przecież, no. Moim zdaniem będą bardziej zadowoleni z tej Marty Borczuk, jakby pojechała, niż gdyby miała pojechać na przykład Fagata. A jeszcze odnośnie Andory. Ostatnio odbył się Super Puchar Andory i tam to się działo. 1-1 było do 94 minuty i tam w ostatnich sekundach taki gol rozstrzygający. No samobój, no. To był gol rozstrzygający w ostatnich sekundach meczu, a teraz ostatnie sekundy programu i ostatni typ na kuponie zaraz wyląduje. Wisła Płock, Piast Gliwice. Ja w tym meczu typuję, że będzie 1x. No i taki to mamy kuponik z okazji Dnia Morza. Tak jak powiedziałem, może on wejdzie. A jak wejdzie, to ja wypiję z tej okazji. Może wypiję. O, tak to ujmę. Dziękuję za uwagę.